Spójrzmy na kolejny trójkąt. Tutaj na początek poszukajmy długości odcinka DF. No i tutaj wykorzystamy Pitagorasa. Ewentualnie może uda nam się w jeszcze troszkę prostszy sposób to policzyć. Czyli tak, tworzymy sobie tutaj trójkąt, zobaczcie, prostokątny, gdzie ten odcinek DF to będzie nasza przeciwprostokątna. No i odczytujemy długości tych boków naszego trójkąta. Czyli tutaj mamy trzy jednostki i tu też mamy trzy jednostki. Czyli tu mamy też pewną ciekawą sytuację, bo zauważcie, że jeżeli narysujemy sobie tak, jak mamy tutaj trzy jednostki i tutaj trzy jednostki, zamkniemy to sobie, czyli stworzymy figurę, to tak naprawdę tą naszą figurą będzie kwadrat. Czyli odcinek DF to nic innego jak przekątna kwadratu. A wzór na przekątną kwadratu to będzie A pierwiastka z dwóch, gdzie A to będzie długość boku. Czyli ponieważ wiemy, że długość boku naszego kwadratu wynosi 3, to oznacza, że tu otrzymamy 3 pierwiastki z 2. I tak będzie chyba najszybciej, żeby długość tego odcinka policzyć. Czyli to sobie zapiszmy, że DF to 3 pierwiastki z 2. No to spójrzmy teraz na ten odcinek. Także tworzymy sobie w ten sposób, zauważcie, figurkę, mamy trójkąt, trójkąt prostokątny. Tutaj długość wynosi 2, tu też 2. Czyli to będzie nic innego jak przekątna kwadratu i ten kwadrat będzie miał bok długości 2. Czyli w takim przypadku znowu możemy zastosować wzór na przekątną kwadratu, czyli długość odcinka FE wynosi tym razem 2 pierwiastki z 2, no bo to będzie kwadrat o boku 2. No i jeszcze mamy tutaj, czyli chcielibyśmy sobie wyznaczyć długość odcinka DE. No jeżeli tutaj wykorzystamy taką samą metodę, to już zauważcie, tego kwadratu nie będzie. No bo tu mamy jedną jednostkę, tu mamy 1, 2, 3, 4, 5 jednostek, czyli jeżeli to potraktujemy jako x, to możemy x wyznaczyć na przykład stwierdzenia Pitagorasa. Czyli to będą dwie przyprostokątne, czyli może już tutaj kolor zmieńmy. Czyli 1 kwadrat plus 5 kwadrat równa się x kwadrat, czyli 1 plus 25, czyli x kwadrat to będzie 26, czyli x to pierwiastek z 26. Tutaj oczywiście mamy do czynienia tylko z wynikiem dodatnim, tak? Czyli nie bierzemy pod uwagę minus pierwiastka z 26 i to będzie długość odcinka ED. Czyli zapiszmy, mamy pierwiastek z 26, czyli mamy długości wszystkich boków naszego trójkąta, czyli obwód to będzie suma tych boków, czyli 3 pierwiastki z 2 plus 2 pierwiastki z 2 plus pierwiastek z 26. Redukujemy wyrazy podobne, czyli mamy 5 pierwiastków z 2 plus pierwiastek z 26. Oczywiście, gdybyście chcieli, moglibyśmy na przykład długość tego odcinka wyznaczyć sobie także z Pitagorasa, czyli byłoby 3 kwadrat plus 3 kwadrat równa się na przykład y kwadrat. To podobnie, 2 kwadrat plus 2 kwadrat równa się na przykład z kwadrat, wyniki byście otrzymali dokładnie takie same. Tutaj można byłoby także wykorzystać wzór na długość odcinka. No ale sami przyznacie, że jeżeli pewne rzeczy tutaj będziecie zauważali, to dużo szybciej można sobie z tego typu przykładami po prostu poradzić.